Witam serdecznie, właśnie przyszedłem do mojej pracowni, sobie zobaczyć, żeby się spakować na wyjazd. Patrzę, okradli mi garaż w tej chwili. Nie mam nic. Ukradli na chwilę obecną wszystko. Wszystko, każde narzędzia, które tu mam, zostały skradzione, tak? Tak, nie mam w mojej pracowni nic. Ukradli mi wiertarkę, szlifierkę kątową. Ukradli mi tutaj, co miałem, heblarkę. Okradli mi dosłownie wszystko. Tak? Wszystkie narzędzia, tu miałem klucze. Pokradli mi ściski, takie miałem większe. Ten ścisk mi pogięli. Tu miałem taką, co grzała mi. Ostatnio kupiłem grzałkę. Ukradli, tak? Tu widzę, że narzędzia wszystkie, co miałem, listki nawet takie do szlifowania. Wszystko po prostu jest pokradzione. Wszystko jest rozkradzione, nie mam wkrętarki. Nie mam w tej chwili nic, tu miałem jakieś narzędzia, coś ten, wszystko pokradzione. Wszystko jest pokradzione, tak? Nie mam w tej chwili nic. Na chwilę obecną, właśnie dzwonimy na policję i tak dalej, i tak dalej. Dzwoni właśnie Ewelina, halo? No. Nie, kłódka była po prostu otwarta i leżała sobie na półeczce obok, a ja jeszcze pamiętam, że wczoraj zamykałem, nie? Kłódkę. Tak. Tak. Wszystko jest ukradzione. Nie mam nic. Nie mam, Ela, nie mam nic. No to przyjdziesz, to zobaczysz. Nie mam żadnych narzędzi. Nie, nie mam żadnych narzędzi. 100% narzędzi, które były tutaj, wszystko jest wyniesione. Nie mam nic. Ej, no piłę też ukradli. Ty! Jedną i drugą piłę ukradli też. No nie mam nic, Ela. Nic nie mam. No. Dobra. Kutka była po prostu otwarta i była położona na stoliku, na tym obok. No Ela, nie mam nic. Nakradli nam gratów za 3000. Dobra, automatycznie na policji zajmiemy zgłoszenie na kilka osób, żeby to było sprawdzone, ponieważ mam pewne sugestie dotyczące osób, które mogły mi tutaj to zrobić. No ale no co zrobisz? Nic nie zrobisz, po prostu kłódka została otwarta jakimś cudem, tak? Prawdopodobnie jest też opcja, zaraz pójdę coś zobaczyć, no ale... Tak, nikt nie miał mojego klucza od garażu. Tak, wszystkie narzędzia, które tu były. Dobrze, że kamerę miałem ze sobą, a nie zostawiłem w garażu, bo też by ukradli, nie? Tak, ukradli mi piłę elektryczną, ukradli mi piłę spalinową. Ściski mi pokradli, co miałem do uli robienia, nie? Tak, wszystko, co było wartościowe, tutaj stąd ukradli, nie? Tutaj co? Wkrętów trochę zostawili. Tu widzę, trochę przegrzebali moje śmieci, nie? Tak, przegrzebane to wszystko zostało. Tutaj miałem jakieś kluczyki, coś ten, to wszystko to zostało pokradzione też, nie? Więc no na chwilę obecną, przykro mi bardzo, uli nie robimy. Ponieważ ja po prostu nawet nie mam w tej chwili żadnych narzędzi, nie? Tak, tu miałem jeszcze jakieś narzędzia, ukradli. Tu miałem jakieś główienka, coś stało, na pewno ukradli, nie? Czyli po prostu, no ukradli, książek pszczelarskich nie pokradli, nie? Tak, no i co? No i wsio, nie? I taka jest moja historia tutaj, że jak czegoś nie mamy na własnym podwórku, to sami widzicie, że po prostu rozkradną. Tutaj stał stary telewizor, słuchajcie, od kogoś go dostałem, ukradli, nie? Nie mam w tej chwili już nic. Czyli przygodę za rozpoczęciem działań robienia uli możemy rozpocząć, że tak powiem, od nowa. Tak? Niestety. No niestety, tak? Został mi okradziony mój garaż. Zaraz przyjedzie policja. Tutaj zobaczymy, co oni zniuchają. No ale co oni mogą, nie? Tutaj zniuchać. Ani kamery, ani nic, ani nic. Więc... Trzeba było wczoraj wieczorem sobie iść do garażu i rypnąć sobie nockę. Nie? No ale...
nie chciało mi się i z tego tak wyszło, że w tej chwili nie mam czym robić moich uli i życzę wszystkim do bani dnia.